Cześć, witajcie moi kochani, witam was w kolejnym odcinku z Luciusa, jest już drugi odcinek, dzisiaj będziemy zabijać kolejne dwie osoby. Nie wiem kogo teraz będziemy zabijać, ale tutaj gra już mi się ładuje i jesteśmy w rozdziale trzecim właśnie. Nie wiem, zobaczymy kogo będziemy dzisiaj zabijać, bo tego naprawdę nie wiem, ale chyba Ivora. Z tego co było wtedy napisane, więc chyba Ivor będzie dzisiaj ginął. Czemu w ogóle na łóżku staliśmy? Lol, takie bugi. Okej, więc o, yes, very well, where are your dildos? I want to see your dildos. Okay, that was a joke. Trochę poeksplorujmy dzisiaj w ogóle, co mamy zapisanego w naszej księżyczce. Jean... coś... o! Samo osiągnięcie. Lol. Okay. Chronna wola. Zamknięte. Okej. Przejście, tu jest łazienka. O! Tommy! O fuck, co? Ty, no już. Avada Kedavra. Co mi powiedziałem, Avada Kedavra? Fucking hell. A to chyba są te pokoje, właśnie co ja mówiłem, że w tych pokojach. Tych ludzi, co u nich pracują po prostu. Bo w Ameryce tak robią właśnie. Ci bogaci ludzie jak mają kogoś, kto u nich pracuje, to mają też takie pokoje w domach specjalne dla nich. Weźmiemy, zobaczymy. Boże. Taka budża jest, że prąd nam wyłącza. Fucking hell. Wejdź. O! Are you there, God? It's me, Lucius. Mamo! Tu możemy wejść. Co to jest? Ach, mapa! No tak, zapomniałem, że na mapie nam pokazuje, gdzie mamy iść. Ivor. Ivor, wiecznie pijany, prawdopodobnie nie zauważy, jeśli nieco zmieni jego plany. Magic. Nic się nie zmieniło? O! The fuck? Naprawić fortepian? Co do kurwa? Czy może ja już lepiej pójdę? Czy musimy coś teraz w fortepianie zepsuć? Pedałstwo ponoszone. On ma jakiś klucz. Chowa pan. Chowa. Czy ja wziąłem wszystkie? Ivor. Mam skreciony płaski klucz, może powinienem coś zepsuć za jego pomocą. Jeden? No, musimy tego użyć. Fucking hell. Matko boska, jak się wstrzymał.
To idź. Idź. Tato, mama coś cię chce. Mysz, 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 mysz. O, oh, shit. Podłogę podkręciłem. Aaaa. Zobaczył mnie. Fuck. Fuck. Dobra, ale ja już będę tam, gdzie... Co zrobiłem? Zaraz się widzimy. Okej, ludzie. Jestem tutaj. On już poszedł, a my to... A my to zrobimy. Dobra. Okej, teraz powinienem jakoś go tu sprowadzić. Pajaną się zepsuło, mate. Yes, of course. Pan nie wie, jaki mamy plan. No! A, się on nie może tego zobaczyć. Jakby się mu ten krzyż pewnie wracać. No, czyli wszystko na niego zeszło. Września 1992 roku, nowoczesne ostrze. O, teraz normalnie ustaliśmy. Nie jakoś, że z tym gadamy, z tytusiem. Ivor, może teraz uda się użyć niektórych nowych umiejętności. A, że mógł telekinezę ugotany. Kumo. Tak to pewnie już się nie zaliczył. No tak. Zejść na dół. Tutaj. Ciekawe, kogo teraz będziemy musieli zabić. Poczekajcie chwilę. Okej, ludzie, jestem. Koleżanka do mnie jak się zadzwoniła. O, umyć zęby. Okej. Koleżanka do mnie z klasy dzwoniła, bo mnie ostatnio nie było w szkole. Taki, żebym przyszedł, żebym bardzo prosił, żebym przyszedł, bo też muszę zapłacić teraz, bo będziemy mieć koszulki na koniec roku. Tak jak, że skończyliśmy szkołę, bo jak wiecie, jestem w 9 klasie i ona chce właśnie... Żebym przyszedł, bo muszę zapłacić i po prostu no chcę też, żebym przychodził, bo teraz mam krótsze lekcje, żeby się cieszyła, żebym przychodził. Powiedziałem okej. Okej, umyłem zęby,
Teraz idziemy po naszą next ofiarę. Bom, bom, bom. I want you in my room. Czy muszę iść jednak na górę? LOL. Sześć nie mają w domu. U ten, patrz, tam jest czaszka zajmie. Jeżeli odcinek będzie krótki, to może nawet i trzy osoby zabijemy. Yeah, shut fuck up, mate. Jed. Pracuję tu i zajmuję się surowym mięsem. Powinienem znaleźć sposób na splatanie mu figla. Bum, 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 bum. I want you in my room. Okay. A, w ogóle ludzie, zapomniałem, chcę pozdrowić Cornela i Asasyna i mojego widza Mikeksa, czy jak to się czyta, nie wiem. Który pisze mi komentarz, żeby nie wejpował i taki inny na odcinku. Przyjacielu. No będę wejpował, bo lubię wejpować. Ale... spróbuję mniej wejpować, ale... Okej. Zanieś pudła z mięsem. Takie pudła z mięsem. Gdzie ja mam z nim iść? A, do chłodni chyba, nie? Korzystują mnie, kurwa. Ale porobimy, porobimy. Bo chyba jak to zrobię, to będę miał osiągnięcie tam, że wykonaj obowiązki domowe i takie inne. Więc dla mnie to nie ma problemu. Dłuższy odcinek, fajniejszy odcinek. I trochę więcej rzeczy zrobimy. Bum, 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 bum. I want you in my room. Boże, czy wybuście zamykać te drzwi za każdym razem, jak tylko wyjdę? Ja taki oczywiście się też nie lubię. Znaczy, mnie wkurza to na przykład u mnie w domu, że jak ja... byłeś wreszcie chłopcem, w pokoju czeka na ciebie prezent. Że... moja mama na przykład wejdzie do pokoju i wychodzi, na przykład nie zamknie drzwi tak mocno, że są zamknięte, tylko tak leciutko. Albo w ogóle nie zamyka. Nienawidzę takiego czegoś, nie? Takie... mamo, zawsze mówię, mamo, proszę zamknij drzwi. Ona, tak, tak. Nie, nie. No dostaliśmy tą ouja, tą taką tą. Śmieci musimy wynieść. Gdzie są śmieci, mamo? No, możemy wyjść. To pamiętam, że będzie zabójstwo... sprężarka powietrza. Okej. Nie wiem, czy ja to teraz potrzebuję. Barman. Barman, dawaj. Whisky. A, to Alastair. Fuck off, man. Nie jestem twoim master. Boże, jaki ten dom jest wielki, nie? Jezus, kuźwa, ja pierdol. Co to za pokoje? Mamo. O. Tu jest gdzieś krzyż. To jest nasza nowa pokojówka. Ona chce pracować w domu, którym ostatnio zamarzła. Czy ona pewnie o tym nie... Takie coś mi się podoba, takie pokoje. Kurde, no. Takie pokoje mi się podobają. Gazeta. W ogóle jest tutaj taka jest komnata pod tym domem, tam gdzie będziemy chyba robić ostatnie takie zabójstwa. Jest osiągnięcie, żeby... znaleźć ją jeszcze przed siódmym epizodem, gdzie będzie trzeba już ją na 100% chyba znaleźć.
Okej. Noga z tego. Ale pójdźmy do pokoju, zobaczmy tą nagrodę, jaką dostaliśmy. Ale nie wiem, gdzie są te śmieci, więc... Więc fuck off. A czy mam w ogóle to jako, że ten wynieść śmieci? Jest. Ej, nie wiem, gdzie są te śmieci, kurwa. Nie, poczekajcie, tędy i tędy. Hej, mama. Proszę jebać się. Fuck off. Jeden strzyczek, a moje serce rozbłyśnie. Dzięki mnie każdy ciemność. Okej. Okej. Czemu musimy... No i? Chwalisz się czy żalisz? Jet. Wydaje mi się, że dozorca wymieniał wcześniej żarówki. Jet. Zdrowo się napiły, teraz mam szansę. Fuck. Kolejne... A, to będzie bolało. No, fa. Nie. Ała. O, Boże. Serial killer. Kurwa, wszyscy giną. Sytuacja jest absurdalna, panie Magno, ja? To nie był ładny widok, głowa przecięta na pół, wszędzie krew, te dziwaczne wypadki nie dawały mi spać po nocy. 4 zgony w 4 miesiące, a wszystko wyglądało na wypadki. Ja jednak miałam wątpliwości, nadal nie potrafiłem wskazać żadnych osób, które byłyby w oczywisty sposób podejrzane. Brak było motywów. Nie było jak rozpocząć dochodzenia. Na tym etapie byłem pewien tylko jednej rzeczy. Na tych trupach się nie skończy. Miałem rację. Nie minął więcej niż miesiąc, gdy dostaliśmy telefon. Mieliśmy wrócić do domu, ale tym razem sytuacja była inna. Tym razem to było morderstwo. Fuck no. 15 października 1972 roku. Odżywiaj się zdrowo. Ale my sobie skończymy tutaj ten odcinek. Więc tak, ludzie, myślę, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Wiecie, w link w opisie mój dla smaku, to serdecznie i na razie.